Heja! Witam wszystkich serdecznie. Dziś mam dla Was krótkie wideo o imprezie związanej z Japonią w Londynie o nazwie Hyper Japan. Więc jeśli jesteście zainteresowani tą największą wystawą poświęconą kulturze japońskiej i może będziecie mieli okazję odwiedzić lub mieszkacie blisko Londynu, to serdecznie zapraszam. Zacznę od krótkiej historii. Wydarzenie jest to organizowane przez Cross Media. Po raz pierwszy odbyło się w Londynie w 2010 roku, a od 2014 odbywa się dwa razy w roku, w lipcu i listopadzie. Choć ostatnie lata było tylko raz w roku, mi się wydaje. Poprzednia wystawa odbyła się w Olympii Londyn, gdzie zazwyczaj odbywała się w tym miejscu. Na wystawę udałem się rano. Wystawa znajduje się dokładnie obok stacji Kensington Olympia. Będąc wcześniej, nie doświadczyłem dużych kolejek, choć jak pamiętam z przeszłości, to zazwyczaj było pełno i ludzie nawet potrafili spać przed budynkiem. Jednak nie doświadczyłem dużych kolejek. Impreza była mniejsza w tym roku. Jedną z pierwszych rzeczy rzucających się w oczy jest japońska kuchnia, gdzie oprócz różnych restauracji i małych kuchni, które mają otwarty swój punkt na tej wystawie, organizowane są podwydarzenia. Są to na przykład nagrody sushi, gdzie wybiera się najlepsze sushi w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie sake, Sake Experience, skupia 10 japońskich piwowarów sake w celu znalezienia ulubionego sake w Wielkiej Brytanii. Jest możliwość kupienia takiego biletu indywidualnie, by potem móc degustować różne marki sake, ale tylko dla dorosłych. Wspomniałem o jedzeniu i piciu, ale co chyba jest ważniejsze i co spopularyzowało Japonię, gry, anime, manga i kino. Wielu wystawców z Wielkiej Brytanii sprzedaje szeroką gamę towarów związanych z anime, figurki, komiksy i tym podobne. Wystawiało się wiele japońskich firm, w tym Nintendo, Bandai, Namco, Square Enix, Konami, ale mówię też przede wszystkim w przeszłości, bo ta wystawa w tym roku była dużo mniejsza. Choć znalazły się kanapy z grami, można sobie było usiąść przy telewizorze z konsolą i zagrać w najnowszą grę, albo też i stare klasyki. Od pierwszego wydarzenia odbywał się pokaz cosplayu, w którym uczestniczy co roku wielu ludzi. Organizowane są także koncerty i inne przedstawienia artystów znanym tym, co interesują się tematem. Ja się jednak nie znam tak mocno, choć wiem, że kiedyś był X Japan. Jeśli chodzi o artystów, to muzyków raczej słabo, znam więcej aktorów. Organizowane są pokazy mody, gdzie oprócz profesjonalnych modeli fani mogą również wziąć udział. Na co szczególnie zwracam uwagę, zwłaszcza oprócz anime i innych tych rzeczy, są tradycyjne sztuki. Można było kupić kimono i samurę i inne rzeczy z Japonii. Wziąć udział również w klasie, jak ubierać kimono poprawnie. Z warsztatów odbywały się sztuki walki, ceremonia parzenia herbaty, origami i inne tradycyjne rzemiosła, które co roku przepełnione są i trzeba wykupywać bilety szybko przed wystawą. Krótko przyjrzałem się też stoisku, gdzie promowana była turystyka, gdzie pozyskałem informacje do mojej następnej podróży w Japonii. Ogólnie impreza jest super i każdy znajdzie na niej coś dla siebie, tym bardziej jeśli lubi Japonię i rzeczy związane z nią. W tym roku wystawa była mała w porównaniu z poprzednimi latami, ale i tak warto było. Coś się kupiło, coś się zjadło, coś się wypiło i było miło. W tej chwili szykuję się na Tokyo Game Show we wrześniu i mam nadzieję, że uda mi się nagrać więcej materiału i podzielić się z Wami, jeśli będziecie chcieli. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na inne odcinki na moim kanale, chociaż głównie tu są let's playe. Będą materiały bardziej konkretne na innym kanale, tylko że one zajmą dużo czasu. I jak zacznę je robić, to dopiero powiem, jak będą gotowe. I tyle. Dziękuję jeszcze raz i do pogrania. Cześć.